Spotykamy się dzisiaj w Starym Ratuszu w Olsztynie przed premierą spektaklu, w którym między innymi Pan weźmie udział. Proszę powiedzieć naszym odbiorcom parę słów na temat tego, co to jest za spektakl, kto nam go przedstawi i jak to się stało, że w ogóle do tego doszło, że dzisiaj się spotykamy. Zacznę od tego, że to będzie czwarte wykonanie. Premiera miała miejsce 1 października w Giżycku, a teraz jest ważna prezentacja, zawsze sobie cenimy, bo to kolejny raz od roku 2016, przynajmniej raz w roku występujemy w Starym Ratuszu. Dlaczego w bibliotece? Bo kochamy książki. Dwa, najczęściej jest to performatywny teatr czytania. To się bardzo kojarzy z biblioteką. Tym razem formuła jest szersza, bo nie tylko słowo, ale też ruch, tak się to nazywa, tę formułę, physical theater, projekcja filmowa, łagodna Fiodora Dostojewskiego zakłada, że występują dwie osoby. To powstaje zawsze przez adaptację, bo to jest opowiadanie, ale już są takie doświadczenia, wykonania w Polsce i za granicą, bo ten tekst ma duży potencjał do przekładania na język teatralny. I wystąpią bezpośrednio na scenie Katarzyna Boronowska i Zbigniew Waszkielewicz, czyli właśnie moja osoba. Adaptację i reżyserię też popełniłem. Ale spółka autorska jest szersza, scenografia Teresa Wasilewska-Bieniek, muzyka Bogdan Mizerski, projekcja audiowizualna Olga Mamonowa, choreografia Fox Markiewicz, Wiki, jak nazywa ją Kasia Boronowska, bo to jest choreografka, która pracuje w Anglii, Wiktoria Fox Markiewicz. To jest teatr, który powstał jako ten spektakl w takiej formule polsko-angielskiej, że część naszej spółki autorskiej na co dzień mieszka w Anglii i Kasia przyleciała teraz na dwa wykonania w Lidzbarku Warmińskim i do Olsztyna, żeby bezpośrednio przed Państwem wystąpić, ale też mamy z tytułu tego dziwnego okresu nazywanego pandemią taki montaż filmowy, że może jedno z nas występować na żywo, a drugie jest w projekcji filmowej. Też mamy montaż całkowicie, że możemy zaprosić na projekcję filmową, czy puścić w internecie online, że tylko jest film, prawda? Łagodna według Dostojewskiego. Teatr Jota działa już dość długo, od 1986 roku, kiedy go założyłem. Jest to forma mojego autorskiego teatru, ale wspierają inne osoby. Ciągle zapraszam kogoś do współpracy, a na co dzień takim partnerem odpowiadającym za taki wizualny obraz tego, co robimy. Najczęściej to nazywamy scenografią, ale chodzi o inne elementy wizerunku, w tym również spraw promocyjnych, Teresa Wasilewska-Bieniek, moja partnerka życiowa i mój partner zawodowy teatralny. Od roku 95, czyli już od 25 lat, przenieśliśmy teatr z Katowic na Mazury, bo postanowiliśmy się przenieść życiowo do naszej małej ojczyzny. I działamy, mamy siedzibę w maleńkiej wsi Radzie, to jest w powiecie giżyckim, ale oczywiście zawsze mamy jakąś formę użyczenia sceny. W ostatnich latach z Giżyckim Centrum Kultury, gdzie powstają nasze przedstawienia, robimy takie kameralne, ale też i większe, plenerowe, ale w ostatnich latach już jakby bardziej mnie interesuje taki intymny, bliski kontakt z widzem, tak jak to mamy tej ofercie dzisiejszej. Nie chcę za dużo opowiadać o Łagodnej, bo Państwa po prostu zapraszamy na oglądanie na żywo, czy poprzez streaming, prawda, wideo na Facebooku. Mogę jedynie powiedzieć, że te postacie, to tytułowa Łagodna i lichwiarz, i mąż, wszystko się zaczyna, że ona tak naprawdę
leży na stole, bo kilka godzin temu popełniła samobójstwo, wyskakując przez okno. I lichwiarz roztrząsa, jak to się stało, przecież on ją tak kocha, uwielbia, a nie umie zauważyć, że przyczyny są wyłącznie w nim, że stworzył jakąś taką klatkę, w jego mniemaniu złotą, prawda, że ta miłość jest wyłącznie na jego warunkach i że to było niemożliwe dla tej drugiej uwielbianej istoty. Czyli jest to, wtedy nie nazywano tego przemocą domową, ale jest to spektakl o przemocy domowej psychicznej, prawda? Także jest to ciągle aktualne. No zresztą Dostojewski jest i będzie aktualny. Na mojej półce z książkami należy do kilku autorów, którzy są w całości na tej półce i wszystkie ich utwory czytałem. A Dostojewski tak wnętrze człowieka penetrował, dlatego nadaje się, jest dużo adaptacji filmowych, teatralnych. Ktoś z badaczy, nie pamiętam dzisiaj nazwiska, określił, że nie Freud wynalazł psychoanalizę, tylko Fiodor Dostojewski. Czyli to coś mówi o tym, jak on głęboko sięga do wnętrza człowieka. Czy jeszcze panią interesują jakieś rzeczy o teatrze? Chciałabym dopytać, gdzie jeszcze państwa można zobaczyć w najbliższym czasie? A w najbliższym czasie to plan jest taki szokujący, jak to mówię, że mamy 25 listopada wystąpić w Anglii, skoro spółka autorska jest w połowie w Polsce, a w połowie w Anglii, to wypada zagrać tam, gdzie oni mieszkają, prawda? To jest 2000 kilometrów na obrzeżach dużego miasta Hastings jest 15-tysięczne miasteczko St. Leonards-on-Sea. Tam w kinoteatrze, którym zawiaduje Olga Mamonowa i Russell Baker. To są artyści, on jest plastykiem, malarzem, ona jest historykiem sztuki, również filmoznawcą. I mają taką przestrzeń, gdzie są koncerty muzyczne, występują teatry, wyświetla się filmy i mają galerię wystawienniczą. Olga jest autorką projekcji audiowizualnej i być może mamy taki plan i polecimy z Teresą Wasilewską, żeby zaprezentować wspólnie z Kasią Boronowską. Na pewno będzie jedno wykonanie, a być może nawet dwa, że osobno dla polskiej publiczności, bo jest tam sporo Polaków, niektórzy już na stałe, niektórzy okresowo, prawda, jako tacy no, okresowi, prawda, dla dorobku ekonomicznego. I być może tak ostatnio jest sygnał właśnie tam od Olgi Mamonowej, że byłoby zapotrzebowanie wyłącznie dla angielskiej z jakimiś materiałami, gdzie jest rodzaj takiego po angielsku skrótu, prawda, treści, albo że ona może zrobić taką projekcję, prawda, z tłumaczeniem, no to jeszcze mamy trochę czasu. Niewykluczone, że musimy wylecieć 9 listopada, żeby po dwutygodniowej kwarantannie w domu i w ogrodzie Katarzyny Boronowskiej, czyli to może nie byłoby takie dotkliwe, bo tam jest obszerny dom i spory, miły ogród. Tam byśmy spędzili te pierwsze dwa tygodnie, a potem byśmy zagrali z powrotem do domu i prawdopodobnie też nas czeka kwarantanna, czyli na 10 hektarach, gdzie mieszkamy w Radziach i gdzie jest siedziba Fundacji Tadiota. Także jak znajomi pytają, co my na ten lockdown, to mówimy, że my jesteśmy od dawna przygotowani, bo od 25 lat mamy już przestrzeń do lockdownu w Radziach. Pozostaje tylko pozazdrościć. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję pięknie.